Cześć, to Sebastian, Kaszuben Reviewer. Dzisiaj robię ten film po to, żeby poprosić Was o pomoc. Ci, co śledzą mojego Twittera, zapewne już o tym wiedzą. A ci, co nie, dowiedzą się teraz. Otóż kilka razy zaproponowano, żebym ponownie zrobił live na YouTubie. I odraczałem to, bo to nie jest jak gdyby moja domena. Jak dobrze wiecie, showmanem nie jestem, więc nie za bardzo miałem i chęci, i predyspozycje, by to robić. Ale im dłużej o tym myślałem, a tym bardziej dochodziłem do wniosku, że przecież to nie musi być jedynie mój show. Mogę zaprosić do tego innych. Tak więc wymyśliłem, że zaproszę Was. I jako temat przewodni tego live'a wymyśliłem podróże. Nie możemy teraz nigdzie jeździć, prawie nigdzie, więc czemu nie pogadać o podróżach, tych, które odbyliśmy w przeszłości. Oczywiście z geocachingiem jako tematem przewodnim. Jedna osoba już się zgłosiła, ale potrzebujemy więcej ludzi. Tak więc jeśli miałeś albo miałaś okazję być w innych krajach, cache'ować tam przez jakiś czas, zauważyć różnicę pomiędzy typowym cache'owaniem w Polsce, dołącz do nas. Potrzebujemy od 3 do 5 osób, myślę, i zrobimy to. A z czym to się będzie wiązało? Wyobrażam to sobie tak, że każdy będzie się kolejno pokazywał na ekranie i opowiadał o swoich doświadczeniach i o tym, jak się cache'uje w innych krajach, jak wyglądają cache'e, jak wyglądają podpowiedzi, może jak wygląda społeczność, cokolwiek, co Wam przyjdzie do głowy. W trakcie tych opowieści ci, którzy będą oglądali, będą mogli zadawać pytania, na które opowiadający będą na bieżąco odpowiadać. Pomiędzy występującymi ja będę mógł odpowiadać na pytania typowe, związane z recenzowaniem. Tak więc tego tematu też nie odsuwam. Wspomniałem, że to ma być opowieść o innych krajach, ale nie musi być. To może być o doświadczeniach w cache'owaniu w różnych regionach Polski. Tak więc jeśli jesteś geocacherem, który zaliczył wszystkie powiaty, to masz dobre rozeznanie, jak geocaching wygląda w różnych regionach i może zechcesz o tym opowiedzieć innym. Zapraszam, zgłoś się, napisz do mnie, a na pewno coś zorganizujemy. Jeśli nie będzie chętnych, no to cóż, zostawię temat, ale mam nadzieję, że znajdą się wśród Was ci, którzy będą chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami. To na tyle. Czekam na zgłoszenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i jak zwykle, cache'ujcie bezpiecznie.